Kieruję działalnością Fundacji Kronenberga Przesity Handlowy. W fundacji skupiamy się na edukacji finansowej, rozwoju społeczności lokalnych oraz ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Malarstwo to obszar naszego kulturalnego dorobku, na który zwracamy szczególną uwagę. Na tym obrazie Chrystus upadający pod krzyżem, niezwykle dynamiczna kompozycja charakteryzuje się znakomitym wyczuciem światłocienia, tak typowym dla twórczości Rubensa. Szczególną uwagę zwracają postacie kobiece, Matki Boskiej i Marii Magdaleny, towarzyszące Jezusowi w jego męce, niezwykle realistycznie oddanej przez mistrza. Intrygujące jest też spojrzenie, jakie kieruje upadający Jezus ku widzowi. Choć jest to jedynie szkic do monumentalnej realizacji Rubensa, znajdującej się obecnie w zbiorach Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli, dla Polski dzieło to ma ogromne znaczenie. Chciałbym, żebyśmy mogli kiedyś wspólnie zobaczyć ten utracony obraz naprawdę.